celem naszej dzisiejszej historycznej wędrówki jest miejsce trudno dostępne, ukryte w zaroślach i leśnych gąszczach, do którego niełatwo jest dotrzeć. Znajdują się tutaj ruiny obiektu, który kilkadziesiąt lat temu tętnił jeszcze życiem, a dziś obumiera bezpowrotnie, lata świetności mając już dawno za sobą. Co to za miejsce i jaką pełniło niegdyś rolę? O szczegółach historyk Jarosław Sawiak. Jesteśmy w miejscu chyba stosunkowo jednak nieznanym, jeżeli chodzi o mapę współczesnego Jaworzna, dlatego że teren, który odwiedziliśmy w dzisiejszym odcinku, a dokładniej ruiny, które mam za swoimi plecami, są niemal zupełnie nieznane. Wielu miejsce to kojarzy jedynie ze skupem złomu, który tu kiedyś funkcjonował przez wiele lat. Ale budynek ten, czy resztki budynku, można powiedzieć, uwięzione są w gęstwinie leśnej i tak naprawdę bardzo ciężko tutaj dojechać. O orientację w terenie również niełatwo i tak naprawdę dojechać można tu tylko albo ulicą Ustronie, od strony bądź Długoszyna, bądź od strony ulicy Szczakowskiej. To wszystko jeszcze troszkę trzeba przemierzyć takim leśnym deptakiem. A tak naprawdę co to za budynek, co to za ruiny budynku? Proszę Państwa, to są rzeczy samej pozostałości po upadowej Karol, po kopalni, która tu kiedyś funkcjonowała. Ona funkcjonowała w obrębie starego Długoszyna, ale na pograniczu z Niedzieliskami. Summa summarum stanowiła integralną część kopalni Komuna Paryska, wcześniej znana i później również jako Jan Kanty. Z tej dawnej kopalni, która tutaj funkcjonowała, pozostało już, proszę Państwa, bardzo niewiele, bo te rozwaliska, które mam za sobą, to tak naprawdę pozostałości muru i pozostałości łaźni górniczej. Natomiast o samej kopalni, w ogóle samo słowo upadowa. No właśnie, poniekąd można tutaj dotrzeć również ulicą Upadową, która odbija z ulicy Chropaczówki na Długoszynie i zresztą sama nazwa ulica Upadowa nawiązuje właśnie do tej kopalni Upadowa Karol. Dlaczego Upadowa? Dlatego, że nie było tutaj typowego szybu pionowego, którym górnicy zjeżdżali na dół, tylko właśnie Upadową, czyli pochylnią, schodzili w dół. Schodzili do pracy, do wyrobisk górniczych, jednocześnie na spągu były ustawione również położone tory, torowisko, którym opuszczano w wagonikach różnego rodzaju towary, wyciągano węgiel na tych samych wyganikach, a służył do tego zazwyczaj specjalny kołowrót, który właśnie na linię opuszczał wagoniki bądź je wyciągał na powierzchnię, ale funkcjonowała tutaj również kolej wąskotorowa, która do tej upadówki tutaj wjeżdżała. Więc upadowa stąd, że po prostu szło się do upadu po spągu w dół. Średnia głębokość takich upadówek to zazwyczaj około 150 do 200 metrów. Niemniej jednak warunki pracy w takich upadówkach, zarówno tutaj w tej Długoszyńskiej, w tym Długoszyńskim Karole, jak i w innych, warunki pracy były bardzo ciężkie. Przede wszystkim dochodziło tutaj do różnego rodzaju wypiętrzeń, przede wszystkim od spągu, a więc nie chodziło o to, że strop walił się na głowę czy zaciskał od góry, a tak się często dzieje, kiedy te pokłady są stosunkowo płytkie, ale to spąk, czyli podłoga, chciałoby się powiedzieć, wybijała od spodu i powodowała, że czasami górnicy musieli tutaj chodzić na kolanach. Poza tym kolejny problem to bardzo dużo nawodnienie tego terenu, właśnie pomiędzy Niedzieliskami a Długoszynem, tak zwanych olejek, gdzie do dnia dzisiejszego jest sporo stawów, oczek wodnych i mokradeł, no i ta cała woda po prostu spływała w dół metodą grawitacyjną, chciałoby się powiedzieć, no i utrudniała niewątpliwie pracę górnikom. Po raz pierwszy kopalnia mniej więcej w tym miejscu powstała już za czasów okupacji hitlerowskiej w roku 1940. To Niemcy wybudowali kopalnię Karol, upadową Karol, ale pod koniec wojny wraz ze zbliżającym się frontem Armii Czerwonej Niemcy tą kopalnię po prostu zatopili. Ale po zakończeniu II wojny światowej w latach 50. podjęto decyzję o reaktywacji tejże kopalni, odwodniono ją i rozpoczęto ponownie eksploatację. Wydobywano tutaj średnio około 550 ton węgla na dobę. Rocznie to było mniej więcej 12 tysięcy ton. Zresztą spodziewano się, że pokład węgla, tak zwany pokład 304, obejmuje mniej więcej 1 000 000 m3 tego kruszywa, czyli węgla po prostu. I kopalnia rzeczywiście, można powiedzieć, w latach 50. i 60. przeżywała takie swoje prosperity. Funkcjonowały tu szyby wentylacyjne, właśnie ta upadówka, była tu kolej wąskotorowa, która łączyła
ten zakład z komuną paryską. Była tu właśnie łaźnia, której resztki mamy za swoimi plecami. Była tu płuczka, była tu sortownia naziemna, a więc funkcjonowała tu również markownia, a więc funkcjonowała tu całkiem spora kopalniana infrastruktura i chociaż ten szyb Karol, czy właściwie ta kopalnia upadowa Karol nie była zbyt wielka, to jednak w tych latach 50. i 60. odgrywała dość istotną rolę, chociaż tak jak mówię, praca górników, zresztą praca górników nigdy nie jest łatwa, ale w tym miejscu, w takich miejscach jak te, była szczególnie niebezpieczna i szczególnie uprzykrzająca rzeczywistość dnia codziennego. Oficjalnie kopalnię tą zamknięto jednak w 1965, ale wtedy jeszcze wcale tej naziemnej infrastruktury nie wyburzono. Zresztą ja jako dziecko pamiętam, nawet jako nastolatek, a przecież były to lata 80., kiedy stał tu jeszcze dość pokaźny szyb wentylacyjny, kiedy było normalnie wejście do tej upadówki, nawet wtedy niezabezpieczone, kiedy dzieci, jako dzieci goniliśmy tu, obserwowaliśmy tą rzeczywistość. I jako 15-latek pamiętam, ponieważ chodziłem do niedalekiej stąd szkoły podstawowej numer 12, kiedy byłem w 8 klasie, pamiętam jak likwidowano dopiero tą infrastrukturę za pomocą, tą naziemną infrastrukturę za pomocą materiałów wybuchowych. Natomiast długo ta naziemna infrastruktura jeszcze istniała, ona służyła między innymi upadowej Karol II, potem finalnie teren ten został zabezpieczony, zamknięty, a jego kompletna likwidacja nastąpiła w latach 90. XX wieku. I o ile jeszcze 20 kilka lat temu w tej najbliższej okolicy było widać jakieś tam resztki torowiska, nasypów kolejowych, podkładów kolejowych, czy w ogóle samego urobku, takiej bardziej może skały płonnej, o ile teraz, o tyle teraz teren ten jest kompletnie zarośnięty, zalesiony. Tak naprawdę jedynym, no, niewątpliwie zauważalnym reliktem po tejże kopalni są pozostałości łaźni, którą mam za swoimi plecami.